5 maja wspominamy świętego Stanisława Kazimierczyka, prezbitera. Stanisław Sołtys urodził się 27 września 1433 roku w Kazimierzu, wówczas miasteczku leżącym pod Krakowem. Jego ojciec Maciej był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej. W roku 1456 wstąpił do klasztoru kanoników regularnych laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie. Klasztor ów został założony na specjalne życzenie świętej królowej Jadwigi. Po przyjęciu święceń kapłańskich, prawdopodobnie w roku 1458, przełożeni zlecili mu pełnienie urzędu oficjalnego kaznodziei i spowiednika, a w klasztorze funkcję mistrza nowicjatu, lektora i zastępcy przełożonego. Powierzonym obowiązkom poświęcił się bez reszty. Był przy tym wierny regule i przepisom zakonnym. Dla wielu był przewodnikiem na drogach życia duchowego, powiedział o nim święty Jan Paweł II. Prowadził intensywne życie kontemplacyjne, a zarazem jako znakomity kaznodzieja skutecznie oddziaływał na swoich słuchaczy. Zbliżał ich do Boga nie tylko słowami prawdy, ale również przykładem życia i miłosierdziem wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o chorych i biednych, usługiwał im z miłością. Często oddawał część własnego pożywienia potrzebującym. Wiele czasu spędzał na modlitwie. Żywił gorące nabożeństwo do męki Pana Jezusa, czcił Matkę Najświętszą i uważał się za jej wybranego syna. Miał również szczególne nabożeństwo do swojego patrona, świętego Stanisława, biskupa. Pielgrzymował do jego grobu w katedrze wawelskiej raz w tygodniu. W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 3 maja 1489 roku w opinii świętości. Pochowano go pod posadzką Kościoła Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną prośbą, aby wszyscy go deptali. Już w rok po śmierci Stanisława sporządzono spis 176 nadzwyczajnych łask uzyskanych dzięki jego orędownictwu. Elewacja relikwii odbyła się w roku 1632. Natomiast 18 kwietnia 1993 roku podczas uroczystej mszy świętej beatyfikacyjnej na placu świętego Piotra w Rzymie święty Jan Paweł II dokonał potwierdzenia kultu księdza Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych. Także w Rzymie 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI wpisał go do katalogu świętych. Módlmy się. Boże, który zakon kanoników regularnych świętego Augustyna i miasto Kraków ozdobiłeś wspaniałymi zasługami świętego Stanisława Kazimierczyka, spraw prosimy, aby on orędował za nami przed Twoim tronem teraz i w godzinę naszej śmierci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.